29 lipca wspominamy świętą Martę. Marta pochodziła z Betanii, miasteczka położonego na wschodnim zboczu Góry Oliwnej, w pobliżu wioski Betfage, odległego od Jerozolimy około 3 km drogi. Marta była siostrą Marii i Łazarza, których Chrystus obdarzał swoją przyjaźnią. Bardzo wiele razy gościła go w swoim domu. Święty Łukasz opisuje szczegółowo jedno ze spotkań. Martę wspomina w swojej Ewangelii także święty Jan, odnotowując wskrzeszenie Łazarza. Wyznała ona wtedy wiarę w Jezusa jako Mesjasza i Syna Bożego. Ewangelista Jan opisuje także wizytę Jezusa u Łazarza na 6 dni przed wieczerzą paschalną, gdzie posługiwała Marta. Właśnie z Betanii Jezus wyruszył triumfalnie na osiołku do Jerozolimy w niedzielę palmową. Wreszcie w pobliżu Betanii Pan Jezus wstąpił z Góry Oliwnej do nieba. Na wschodzie cześć świętej Marty datuje się od wieku V, z kolei na zachodzie od wieku VIII. Już w VI wieku istniała w Betanii bazylika, na miejscu, gdzie miał stać dom Łazarza i jego sióstr. Święta Marta jest patronką gospodyń domowych, hotelarzy, kucharek, sprzątaczek i właścicieli zajazdów. Legenda prowansalska głosi, że po wniebowstąpieniu Jezusa Żydzi wprowadzili Łazarza, Marię i Martę na statek bez steru i tak puścili ich na Morze Śródziemne. Dzięki opatrzności Bożej wszyscy wylądowali szczęśliwie u wybrzeży Francji, niedaleko Marsylii. Łazarz miał zostać pierwszym biskupem tego miasta. Marta natomiast założyła w pobliżu żeński klasztor, a Maria pokutowała w niedalekiej pustelni. W ikonografii święta Marta przedstawiana jest w skromnej sukni z pękiem kluczy za pasem, czasami natomiast we wspaniałej sukni z koroną na głowie. Często pojawia się na obrazach także z siostrą świętą Marią. Jej atrybutami są drewniana łyżka, sztućce, księga, naczynia i różaniec. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Twój Syn przyjął gościnę w domu świętej Marty. Spraw za jej wstawiennictwem, abyśmy z wiarą usługując Chrystusowi w naszych braciach, zasłużyli na przyjęcie do Twojego domu, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.